Ten słynny napis powstał w ramach akcji marketingowej i miał za zadanie przekonać klientów do zakupu domów w nowo powstającej dzielnicy Los Angeles. Na początku litery tworzyły napis Hollywoodland. Nie wiedzieliście? Obejrzyjcie ten odcinek. Jeśli oglądaliście nasz poprzedni odcinek, to wiecie, że dotarliśmy do bulwaru Hollywood. Przeszliśmy się ulicą z zachodu na wschód, a koło stacji metra Hollywood Vine wsiedliśmy do bezpłatnego autobusu Dash. Pętla końcowa trasy znajduje się na przystanku Beechwood and Westshire i stąd już niestety trzeba iść na pieszo pod górkę, ale polecamy, bo naprawdę warto. Z autobusu Dash wysiedliśmy w Beechwood Canyon. To właśnie tam znajdują się pozostałości kamiennej bramy zbudowanej w 1923 roku na otwarcie nowo powstającego osiedla Hollywoodland. Dotarcie do tego miejsca to dopiero początek przygody. Wcześniej jednak warto zajrzeć do pobliskiego sklepu Beechwood Market, gdzie trzeba zaopatrzyć się w prowiant i wodę, bo czeka nas kilkadziesiąt minut wspinaczki po stromych, asfaltowych ulicach. Zabudowa osiedla jest różnorodna, są tu zarówno stare domy projektu Johna Delario, jak i klasyczne rezydencje znane z filmów, a także zupełnie współczesne. Okolica ta nie emanuje luksusem, jak się tego spodziewaliśmy, ale zdecydowanie wyróżnia się elegancją, co sprawiało, że spacer był jeszcze przyjemniejszy. Przy skrzyżowaniu można zobaczyć pierwszy wybudowany w tym miejscu dom. Pierwotnie był centrum sprzedaży nieruchomości i na pamiątkę pozostawiono na nim tabliczkę informacyjną. Droga na szczyt okazała się być pełna zakrętów. Po drodze zatrzymaliśmy się wiele razy, próbując uchwycić widok na Los Angeles lub, gdy tylko się pojawił, cyknąć fotkę napisowi Hollywood. W końcu dotarliśmy do ostatniego domu na Mulholland Highway. Niestety nie drive, jak początkowo myśleliśmy. Punkt jest oznaczony na Google Maps jako miejsce docelowe dla turystów zmierzających do znaku Hollywood. Tuż za nim jest punkt widokowy przy atrapie zielonego domku. Stamtąd rozciąga się wspaniały widok na napis. Hollywood, Hollywood. Zrobiliśmy tam kilka pamiątkowych zdjęć, ciesząc się dobrą pogodą, wyjątkowym widokiem i atmosferą miejsca. Stąd można podziwiać nie tylko znak Hollywood, ale także panoramę Los Angeles, w tym wieżowce Śródmieścia, które bliżej pokażemy w następnym odcinku. No i mamy już zaliczony napis Hollywood dla wszystkich fanów filmów hollywoodzkich. To jest obowiązkowy punkt zwiedzania. Po krótkim odpoczynku i zrobieniu mnóstwa zdjęć wracamy na dół. Wybraliśmy inną drogę, co pozwoliło nam zobaczyć jeszcze więcej urokliwych zakątków tej ekskluzywnej dzielnicy. Między innymi mogliśmy zobaczyć, że domy na wzgórzach to nie jest tylko przenośnia. One faktycznie wiszą na urwiskach i czasem to, co widzimy z ulicy, czyli wejście i parterowy domek, w rzeczywistości są jedynie ostatnim poziomem kilkupiętrowej rezydencji. Po drodze znajduje się ciekawa atrakcja. To kamienne schody, które powstały w 1923 roku, aby skrócić mieszkańcom przejście pomiędzy poziomami. Jest przy nich tabliczka pamiątkowa. Jeśli je znajdziecie, to obowiązkowo trzeba się nimi przejść. Podczas oczekiwania na autobus zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie z kotem, który widocznie jest tu atrakcją. Zaraz wrócimy do filmu, ale najpierw zaobserwuj nasz kanał, daj łapkę w górę i zostaw komentarz pod filmem. W ten sposób pomożesz nam dotrzeć z nim do szerszej widowni. Dziękujemy. Autobusy do Beechwood Canyon jeżdżą codziennie z wyjątkiem świąt narodowych od 6:30 do północy co 25 minut.
Wysiadamy na przystanku przy stacji metra Hollywood Vine, gdzie idziemy do pociągu czerwonej linii metra. Natomiast powiem wam, że ten napis to naprawdę robi niesamowite wrażenie. Myślałem wcześniej, że to nie jest nie warte zachodu, ale Wojtek mnie przekonał i dobrze tu przyszliśmy. Byliśmy zachwyceni zarówno widokiem samego znaku Hollywood, jak i trasą, która prowadziła przez malowniczo położone osiedle. Polecamy dla tych, którzy mają mniej czasu na eksplorację Los Angeles oraz chcą uniknąć długiego spaceru po górskich szlakach, zwłaszcza w upalne dni. Historia napisu jest fascynująca. Pierwotnie został zamontowany w 1923 roku jako reklama osiedla Hollywoodland, ale dzięki splotowi wielu wydarzeń stał się symbolem całego przemysłu filmowego i trwałym elementem krajobrazu Los Angeles. Wizyta przy znaku Hollywood to niezapomniane doświadczenie, które pozwala poczuć magię i historię tego legendarnego miejsca. Nasza wycieczka była pełna wrażeń i pozostawiła niezatarte wspomnienia.